Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. To znaczy, biegniemy z powrotem. A ten? Bogowie, kostucha po mnie przyszła. Ale już mamy swojego GPS-a, więc powinno pójść szybko i gładko. Tu mamy misję. Później to ogarnę. Wieczny ogień nas chroni, u potworów i monstrów sraczkę wywołuje. Co, sraczkę wywołuje? Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. No, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. Dobrze, pozbieramy sobie trochę. Pierożka. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Janek. To był Janek. Chciał jej pomóc na pewno. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka. Poddasz. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Nie, zapal, zapal. Przestań. Odejdź. Nie rób tego. Zostaw. Regał zostawia przejście do pokoju obok. Art? No wszystko weźmiemy. Rysunek połyski. Dziwne to wszystko. Dla
Altra na rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską. Okej, tutaj nie ma kołyski. Jest i kołyska. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Przestań. Piec trzeba będzie na dole. Wyjdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Jest i piec. Bucze. Zobaczmy w ekwipunek. O 3. Też jest unikat. Lekka zbroja. Nie. Plus 23. Stalowa. Dobrze, sprawdźmy ten piec. Janek! Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko, po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! To może do Janka.
Nowigrad to nie jest miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu. Jesteś bardzo ładny, wiesz? Nieczęsto to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. No okej. Proszę, wstała. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale nie zabawne. To dzieło bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. Dobrze, to sn wchodzimy. Wiedziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? I tak, i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Dobra. Niech to bożątko sobie tam dalej mieszka. Krytko, jak ci ktoś dzisiaj liże dupę, jutro ją ugryzie. Grałeś ostatnio w dziupli z kurnia? Higiena rasowa jest gdzieś na tym samym poziomie. Hej! Płynąć na skalinę! Tam jest też jakaś misja. No, po tym w jednym odcinku zrobię te wszystkie misje. Szukaj swoich za murami! Będziesz gównem płakał! A na górze? Gdzie można iść do góry tu? O! Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć?
Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Wow. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Tak. Nie. Nie. Kontynuujmy. Aj. Dobra, wróciliśmy do tego momentu. Jakoś to ogarnąłem. Tak. Tak. Nie śpiesz się. To jest akurat ciekawe. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kaer Morhen. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Tak. Tak. Myślę, że tak. W takim razie słucham cię. To jest akurat ciekawe. To było już po jej treningu w Kaer Morhen i po tym, jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. Spoko, ostatnia. To było w Rivi. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. No proszę. Że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. Tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak. Tak, jest jeszcze. Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona... potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc.
i że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak. Tak, jest jeszcze coś. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje... Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Jasker. Yennefer nie było w Nowigradzie. Triss była, ale Ciri do niej nie dotarła. Może Jaskier? Bardzo się lubili. Co to jest? Rada psychologiczna? Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. O, proszę. I ogarnęliśmy. Baw się, bo roboty urzeknie. Gwincik? Gwincik. Pokaż mi swoje towary. Okej, po pierwsze, jak masz karty? Nie mam. Nie mam. Ale już mam. Piąta ala. Nie jestem głodny, ale chętnie zagrałbym z tobą w Winda. Teraz więcej mam. Specjalnych kart. A nie. Ale ja tak i tak wezmę ciebie, jak zawsze. Rozpocznij grę.
O Jezus, to że jest Tris. Ty też jesteś spoko. Okej. Weź o jeden kart więcej na początku polu bitwy. Uuuu, to jest dobre. Tak myślałam. Widz. Ciebie chętnie wezmę. Ale nie mogę go wziąć. Karta specjalna, tak. Ale potem mogę ciebie wskrzeszyć. Ja tu już opuszczę chyba. Czy jeszcze go trochę pociągnąć? Nie. Tak myślałam. Ja tak samo myślałam. Jeszcze mi to rzucił. I jeszcze ma dwie karty. To było bardzo dobre z jego strony. O kurde. Jeszcze czwórkę mu dam. Mgłę. Ulala. Kurczę. Nie, to ja przegrałam. I jeszcze róg. No nie, to przegram. Przegram. No dobrze, 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 jeszcze raz. Co podać? Jest. Farta miał. Dobrze. Te dwie karty też już mam, mam Tris. Okej. Standard. Okej. Jestem swoich weźmie. Ulewny też. Jeszcze róg. Mam 4 karty więcej.
wziąć swoje ziomki, 15 naraz. Pyszne oprężenie. Przeciwnik spasował. No to panie, to popatrz teraz na to. I z jedną kartą. Dobra. Znowu taką specjalną, mocno ma te specjalne karty. No super, tak myślałam. Jeszcze ma kurwa taką kartę, nie? Jeszcze jedną będzie miał. I dycha. Okej. Ale powinienem to chyba mieć. Proszę. Mamy cię. Mamy go. I otrzymamy kartę oczywiście. O, ten to taki piękniejszy, ma pewnie problem z samogwałtem. Kurde, problem z samogwałtem. Ja pierdzielę. To nagle się okaże, że nie macie z czego zapłacić. Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Zgadza się. Szukasz towarzysza na jakąś wyprawę, tak? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną. Najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Pomogę. Pomysł szalony. Ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Aringbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. Czarna perła. 13 też, ale to jest na pewno na Skellige gdzieś. Wyspa Skellige, ta. Nawet Holechcia nie wiadomo gdzie.
No ale potem to na pewno ogarniemy. Bym chciał jeszcze z tobą porozmawiać. Oj, jeszcze jedno, skąd? Nic nie boli tak jak wcześniej. Ale bandytów załatwiłem. Jeszcze tyćkę i będę mogła rzucić tę robotę. Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? A uda mu się żonę znowu wyciągnąć? Ja też się straż do miasta wpuściła. Dobrze, tutaj jest znak. Niby gnój, co spływa do kanałów, tak najgorszy. Jeszcze z tobą porozmawiam. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Brooksą, Leszy? To nie ma nic! Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. No, proszę. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-fiu. Fiu-fiu. Dobra. Na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej i zrobimy jakieś też misje poboczne. To jeszcze coś jest. Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Weźmiemy ciebie. Znasz balladę o bandzie, co nie chciała Nilfgaard. Nawiedzony dom już nie zrobiliśmy? No ale zobaczymy. Okej, okay. Na tym zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.